Siemane maneczko, ja jestem Manek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. No i słuchajcie, jestem mega podekscytowany, bo dzisiaj nie tylko fajne openingi i fajne gry, ale będzie moja wymarzona legenda. Po dzisiejszym odcinku będzie mi brakowało już tylko jednej karty. To jaką legendę dostanę albo trafię, będziecie widzieli już w opisie i pewnie już wiecie, znaczy w tytule i wiecie już jaka to jest legenda. To jest oczywiście Mega Knight, ale to w jaki sposób go zdobędę, będziecie musieli obejrzeć na odcinku. Do tego zrobimy sobie opening u Juliana, czyli otworzymy sobie draft chesta, 2 super magical chesty i 3 magical chesty. Więc naprawdę, dzisiaj bardzo fajny opening, bardzo fajny odcinek. No i mam nadzieję, że dacie czadu jak zawsze. Po ostatnim moim odcinku zostaliście ponad 7000 łapek. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie, ale z okazji na to, co dzisiaj się dzieje, naprawdę, proszę was o 10000 łapek. Wiem, że to dużo, ale mi takie rzeczy już robiliście. Pod odcinkiem z Gabi byliście już ponad 30000 łapek, więc 10000 łapek nie będzie takim trudnym wynikiem, a w końcu będę miał moją wymarzoną legendę. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Do tego oczywiście jakieś gierki. Zaczynajmy. Na dobry początek dnia zacznijmy od mojego tutaj Crown Chesta. 586 golda, 2 gemsy, oczywiście szkieletonowa barela, to jest jedna karta, z których nie miałem, ale już mam na szczęście Fireball, do tego Goblin Gang i będzie to Giant. No średnio. Dobra, jesteśmy już na koncie Udarana, u którego dzisiaj będzie naprawdę świetny opening. Udaran, czyli Julian, kiedyś nasz klanowicz, siema Nemanojków, dzisiaj klanowicz Magic Poland, jednego z najlepszych klanów w Polsce, więc pozdrawiam oczywiście wszystkich z Magic Poland i gratuluję, Udaran. Wbiłeś w tym sezonie 4500 pucharków, to jest naprawdę fajny wynik. No i dzisiaj otworzymy nie dość, że draft chesta z Challengera 2, do tego 3 magical chesty i 2 super magical chesty, więc szans na legendy będzie naprawdę sporo i to w jednym openingu. Dzięki, Julian, oczywiście za opening. Wy, jak zawsze, serduszka, komentarze, lajki dla Juliana. Naprawdę przygotował dla nas bardzo fajną rzecz. No i co? Zaczynajmy. Dobra, więc lećmy z tym. Zacznijmy od Magical Chesta u Juliana. Pierwszy, 1200 gold, do tego minowa horda. Całkiem nieźle, Tesla. Średniawka, chociaż ludzie po update'cie nią troszeczkę grają. Barbarianki, może być, do tego Flying Machine po raz kolejny, niech będzie. Batsy, okej, okay. I czy będzie legenda? Nie będzie dzisiaj, nie mam naprawdę szczęścia do legend. Dzisiaj jest tragiczny, to jest już drugi odcinek, tak jakby drugi opening, który nagrywam. I w tamtym openingu nie było legend, w tym jak na razie też nie ma. Ale jeszcze jest szansa, muszkieterka i do tego Exe razy 4, dobra karta. Jak zawsze na początek tylko pokażę najaktywniejszych klanowiczów w tym tygodniu. Jest to Ananas, Nose Blunt, Cornichon, Gówno i Pies Max, Panda Heret też tutaj jest. Dzięki wszystkim za aktywność, pamiętajcie, jeżeli chcecie się znaleźć w przyszłym tygodniu w odcinku, no to musicie wbić dużo pucharków, dużo koronek. Co też całkiem ważne, dzisiaj dostałem w końcu Lightningi na 5 poziom. Mogę sobie tą kartę wbić, co bardzo mnie cieszy. No bo była ona takim małym kołem u wozu. No i teraz myślę, że to też ulepszy, że to aż 20000 kosztuje. Ale no dobra, jeszcze nie, bo nie wiem do końca, czy nie będę zmieniał deku w najbliższej przyszłości, więc nie chcę ryzykować. A my co? Z racji, że znowu jest tutaj Gold Rush i ja jeszcze nic nie zagrałem, zagrajmy sobie arenki. Powinno być spoko. No bo eventów żadnych i tak nie ma, więc co można ciekawego robić? Dobra, gramy oczywiście z 10 poziomem, nie dziwię się. W ogóle mam teraz w planach, bo dużo z was na przykład spada pucharków, żeby potem boostować skrzynki i tak dalej. No ja tutaj pewnie na tym... Ojojoj, no tu nie wyszło to wszystko za dobrze. Muszę niestety te strzałki... O, dobra, wykorzystałem je całkiem nieźle. Obili mi to bardzo, ale na szczęście... nie powiem, że przewidziałem tego klona, bo kompletnie się tego klona nie spodziewałem. Ale i tak wyszło całkiem nieźle. Tego smoczka wystawiłem dobrze. O, myślałem, że nie może przejść przez bazę, ale ja cały czas się czegoś uczę, więc spoczko. Tam, no on teraz many pewnie ma bardzo mało, więc powinno być całkiem w porządku. To jest z pewnością nie najlepsza karta, ale myślę, że ci koleżcy mogą całkiem pomóc na tego Mega Knighta. Czy pomogą, czy nie, no to już jest inna sprawa. Dobra, udało się całkiem nieźle to wszystko zrobić. Tamten Knight bije nas i bije, ale to raczej będzie pierwsza wieża. Tak jest, to będzie pierwsza wieża. Super, bardzo się cieszę. Wystawiamy sobie kolektor, żeby, wiecie, wykorzystać to, że mamy całkiem sporą przewagę. No i myślę, że od tej pory powinno już pójść całkiem spoko. Dobra, mam znowu przygotowaną tutaj, zobaczcie, klona, więc nawet te strzałki były chyba
bardzo, ale to bardzo pośpieszone. Wystawmy sobie golema. Oczywiście teraz będziemy mogli się obronić przed tym wszystkim. Tego knighta będzie trzeba jakoś zatrzymać, ponieważ ma całkiem sporo życia. Więc ja chyba tutaj puszczę jeszcze ten goblinowy gang, co by tej wieży mi zbytnio nie poobijał. Bo ja dalej nie mam pewności, że tą drugą wieżę zniszczę i że przy okazji nie zostanę sam zniszczony. Bardzo ładnie one, chyba się opłaca jednak wbić ten wyższy poziom, dzięki temu będziemy mogli dużo lepiej go tam, wiecie, sobie sparować. Czy on zaatakuje tego Mega Knighta? Nie, zaatakuje łuczniczkę, ale to i tak całkiem nieźle wychodzi nam, wyjdzie nam na plus. Sami wiecie raczej dlaczego. Tutaj, no tam nie ma chyba sensu już nic wysyłać, więc postawimy tutaj kolejny kolektor, bo czemu by w sumie nie? Wieżę nam i tak obijamy całkiem w porządku. Znowu tutaj może Knight już taką z tyłu. O, no nie wyszło to najlepiej, jak widziałem, miałem nadzieję, że wyjdzie to znacznie, znacznie lepiej. No niestety tak też się nie stało. Tutaj strzałki będą całkiem fajnym pomysłem, bo zniszczą całkiem sporo rzeczy. Tutaj wystawmy jeszcze goblinki, co by on żadnego tam klona nie wystawił, ale to i tak będzie pierwsza wieża dla niego. No i to troszeczkę nam komplikuje sprawę w tym momencie. Wstępnie tego golema, żeby nie zaatakowali naszej głównej wieży, tylko żeby skoczył na golema. Niestety to się nie powiodło i kolega Mega Knight skoczył na naszą główną wieżę, więc ja tutaj muszę jak najszybciej go usunąć. No i to faktycznie też się udało. Zap nie zrobi za dużo. Atak tak czy siak w tym momencie idzie na wieżę i to nie powinno się jakoś ultra źle skończyć. Przygotujmy tutaj Lightninga, takiego całkiem fajnego. Czy on faktycznie będzie całkiem fajny? Będzie. Nie, bo nie trafił w Wizarda. To troszeczkę nam przeszkodziło, ale to jest wieża i to jest wygrana gra. Bardzo, bardzo ładnie. I czego chcieć więcej? Otwórzmy teraz klan chesta u Juliana. Tutaj 1600 golda. Do tego dwa elixir kolektory. Może być Fire Spirits jak najbardziej spoko. Flying Machine też nieźle, chociaż średniawka w sumie. Zap spoko, bardzo dobra karta. Minowa Horda również i legendy oczywiście nie będzie, ale będzie epic. Dark Prince, źle. Magical Chest numer 2, 1200 golda, dzięki. Royal Giant, może być. Minowa Horda, spoko do tego. Flying Machine znowu, razy 4. Furnace, razy 5. Do tego Barbarianki i nie ma legendy. Oczywiście Inferno Tower, a do tego Canon Card razy 4. No wszystko spoko, ale jednak chciałbym legendę. Dobra, zagrajmy kolejną walkę. Oczywiście Lord of War Chicha Clan. Okej, powiem wam tak. Jestem właśnie dzień po tym 12-godzinnym live, na którym było troszeczkę było, nie wiem, z 2 godzinki może maksymalnie graliśmy w Clash Royale. Na początku grałem, ale zrobiłem turniej, na którym mnie namówiliście. No i ten turniej to była jedna z najgorszych decyzji, jaką w życiu podjąłem, bo tam byli naprawdę dobrzy zawodnicy. No i przegrałem chyba, nie no, jeden mecz wygrałem, ale większość meczy przegrywałem i to tak dość poważnie. Z takim deckiem wydaje mi się, że też będę miał niezłe problemy, ponieważ no, z takimi wszystkimi takimi dekami, z jakimiś wieżyczkami czy coś, no idzie mi średnio, więc tutaj nie będę na pewno. Ojejku, jeszcze się źle stało z tym tamtym, nie? Czy trafię tym lightningiem w tego kolegę tam? Trafiłem, na szczęście, okej. Więc wieża i tak zostanie dość mocno obita. Ja faktycznie stracę dużo i tutaj muszą polecieć strzałki. Czy one polecą w jakiś taki logiczny sposób? Poleciały całkiem spoko, ponieważ dzięki temu ja też trafiłem tego latającego kolegę, Flying Machine, więc okej, nie wyszło najgorzej. To log coś tam zrobi, ale i tak. Czy mam przewagę? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że mam. Wystawię kolektor, bo to jest niewątpliwie sposób na dość sporą przewagę. Jeżeli gracie tak drogim deckiem i nie wystawiacie kolektora, no to raczej może być ciężko wam jakoś to logicznie ugrać. Czy ja powinien tutaj wysłać Mega Miniona, żeby to zaatakował? Mógłbym, ale chyba wolę wystawić golema i przygotować całkiem mocny atak, byleby tą jedną wieżę zniszczyć. No bo czemu miałbym tego nie robić tak naprawdę? Tutaj wyślijmy to, wyślijmy również... Nie, wyślijmy tamtego Miniona, Mega Miniona. Myślę, że... Okej, okay, on poleciał z rakietą. Czy ta rakieta jakoś mega mu pomoże? Ten Mega Minion w sumie spadł za mało, jakby to nazwać. No wcale to jakoś nie było mega mądre. Tutaj Lightning zrobi swoje. Tak, zrobił całkiem spoko robotę. Tutaj jeszcze strzałki polecą, żeby... Uuu, piękne strzałki. No naprawdę, te strzałki wyszły perfekcyjnie. No i mógłbym lecieć z kolejnym atakiem na główną wieżę, ale ja... Nie jestem nauczony grać w taki sposób, taki mega agresywny. Bardziej jednak gram zawsze defensywnie. Ale tutaj widzimy, że kolega leci bardzo ofensywnie, ponieważ próbuje za wszelką cenę tą wieżę mi zniszczyć i jest naprawdę na dobrej drodze, żeby właśnie takie coś
tutaj zrobić. Okej, myślę, że zrobimy tutaj tak. Dwie latające jednostki raczej nie pomogą mu z zniszczeniem tej wieży. Chociaż i tak życia tam już za dużo nie zostało. Tutaj znowu polecimy z takim lightningiem ciekawym. Myślę, że zniszczymy te dwóch kolegów tam. Czy faktycznie tak, zniszczymy. Więc tutaj atak idzie naprawdę spory. Nie ma chyba co się... Aha, bo on nie zniszczył mi wieży. Byłem pewien, że zniszczy mi wieżę, ale nie zniszczył mi wieży, więc to jest kolejna wygrana. Progresujemy z tymi pucharkami całkiem mocno. Ha, czy ja się z tego cieszę, czy nie? No, chyba tak. A zapytacie pewnie, czemu chcę boostować te skrzynki aż tak mocno? No bo dawno, bardzo dawno nie było dużego openingu na moim koncie. A zobaczcie, tutaj Super Magical Chest jest już na wyciągnięcie ręki. Magical Chest i Giant Chest również są już gotowe, więc a... Wiem, że też niedługo mam Legendary Chesta, więc dlatego chciałbym wbić ich troszeczkę więcej, a może też spaść troszeczkę z tych pucharków, no bo jak grałem na tym turnieju, oczywiście był live, więc aż tak się nie skupiałem, ale grałem na tym turnieju na ludzi tam 4500 pucharków, czy nawet 3700, to było mi strasznie, strasznie ciężko. Widać, że jak potrafię grać tylko jednym deckiem, chciałbym się nauczyć większą ilością, dlatego myślę, że spadnięcie trochę za ręki, pogranie troszeczkę innymi deckami, zaowocuje dobrze. Napiszcie koniecznie, co o tym myślicie. Trzeci Magical Chest u Juliana, tutaj 1200 golda, oczywiście Barbarianki, Tesla do tego, Fire Spiritsy, Batsy, Heal. No i poszliśmy z tym bardzo szybko, ale teraz pytanie, czy będzie legenda? Nie będzie. Trzy muszkieterki i do tego Dark Prince kolejny raz. Mam nadzieję, że w tych dwóch Super Magical Chestach chociaż będzie legenda. Jeden z Super Magical Chestów jest oczywiście w questach. No i otwórzmy go sobie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. 6600 golda, bardzo spoko. Goblin Hat może być. Hog Rider to na pewno mu się przyda, ponieważ lubi tą kartę i prosił, żebym ją ulepszył, więc dzisiaj też ulepszymy Hog Rider na 10 poziom. A tak daleko to jeszcze nigdy nie ulepszałem karty, zwłaszcza rerowej. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Szkieletonki do tego. Poison razy 9, do tego Mega Minu razy 106, ja bym się bardzo cieszył. I pytanie, będzie, dobra, będzie legenda. Canon Card razy 16, jaka legenda pierwsza w tym openingu będzie? Zobaczmy, na co liczymy. Princeska, myślę, że nie najgorzej, ma już takich 5, ale zawsze jak będzie chciał ulepszać, to będzie bliżej trzeciego poziomu niż dalej. Dobra, lećmy z kolejną grą. Oczywiście 10 poziom, muszę się przyzwyczaić, że na tym poziomie to już chyba są tylko 10 poziomy. Okej, raz się odpisałem, good luck, nie lubię jak ludzie spamują, ale pożyczyć szczęścia jak najbardziej można. Smoczek oczywiście będzie troszeczkę stracony, ale też mi napiszcie, czy warto, bo widzę, że jak grają tacy lepsi gracze ode mnie, to ojoj, to oni jednak no nie marnują tego eliksiru. Tutaj będę miał straszny problem, żeby się z tym chyba obronić, bo tutaj zap poleciał, czy nie poleciał? Nie poleciał, ale zobaczcie, Pekka zrobi naprawdę sporo, tylko dobra, one na szczęście uderzą golema, więc udało się zatrzymać tych kolegów na tyle, żeby mniej więcej się obronić, bo ten atak był potężny, ale i tak chyba ja troszeczkę lepiej na tym wyjdę, bo wydaje mi się, że mam spore możliwości dojścia do wieży w tym momencie. Czy tak jest faktycznie, to nie wiem, ale wstawię sobie kolektor i po prostu poczekam na to, co zrobi on. Tutaj smoczek myślę, że idealnie nas obroni. Dobra, fireball zrobił sporo i to jeszcze trafił smoczka, więc naprawdę nieźle to wszystko wyszło, ale oczywiście kolega wycieszymy, nie lubię jak mi tak robią. No, nieźle wyszło. Zaatakował wieżę, zniszczył mi smoczka i jeszcze do tego zniszczył mi kolektor. To jest właśnie to, że ja jeszcze... Ja jak gram, to nie myślę tak zbytnio o ustawieniu, ale czas zacząć myśleć, bo jeżeli chcę progresować w tej grze, chcę być coraz lepszy, no to muszę o takich rzeczach oczywiście myśleć. Tutaj Goblin Gang z pewnością wystawimy. Myślę, że też Mega Miniona można by wystawić. On ma nawet obszarowy atak, nie wiedziałem o tym. Tutaj myślę, że możemy takiego fajnego Lightninga rzucić, zanim jeszcze cokolwiek tutaj się wydarzy, jakiegoś mega mocnego. Okej, na szczęście nie wypchnięto tej naszej Pekki aż tak daleko i nic tam jej się nie stało. Tutaj idą ataki, to takie dość spore ataki. Niestety nasza wieża zostanie chyba obita i to tak dość mocno. No mocno może nie, ale została obita. Aj, i Pekka również chyba dojdzie, bo nie wiem, czy we dwójkę sobie dadzą radę, żeby ani razu nie uderzyła. Na szczęście to się udało. Więc okej, nie najgorzej. Dobra, po raz kolejny obił mi kolektor i inne rzeczy, ale wydaje mi się, że ta gra skończy się niestety albo istety na dogrywce. Więc ja tutaj muszę robić wszystko, co tylko mogę. Nie, no tam Lightninga nie ma sensu rzucać, chociaż teraz już nawet nie taki najmniej. Dobra, nie, no teraz to nie miało również sensu. I okej, no nie wiem, tu raczej gra przeciągnie się do dogrywki. Tylko z racji, że mam całkiem mocno obitą wieżę już, to wcale nie jestem pewien, że ja tą dogrywkę
ugram. I wydaje mi się, że będzie mega, mega mocno, bo ta Pekka, no nie oszukujmy się, bije bardzo mocno. Ale okej, bijemy wieżę i tu mamy tam... Ej, dobra, to chyba będzie... Tak, to jest wygrana. Bardzo, bardzo ładnie przeprowadzony kontratak. No i mamy to. 3 gry, 3 wygrane. Naprawdę ostatnio idzie mi całkiem dobrze na tych arenkach. Tak około 2900, 2800 to był najtrudniejszy dla mnie moment, ale teraz idzie naprawdę całkiem dobrze, więc mam nadzieję, że cały odcinek wam się spodobał. I otwórzmy ostatniego Super Magical Chesta na dzisiaj. Jedna legenda już była, czy będzie druga? Szanse Spower razy 2, spoko. Pekka razy 3, już 2 epiki na początku. To źle wróży. Minionki razy 565, spoko jak najbardziej. Trzeci epik, czy to znaczy, że już nie będzie mogło być legendy? Nie wiem, ale 9 egze, jak najbardziej spoko. Balon razy 11, same epiki i pytanie. I jeszcze legenda, co? Same epiki, legenda w jednej skrzynce, praktycznie same epiki. Ten Super Magical Chest był naprawdę mega mocny. Zobaczmy, jaka legenda będzie w tym Super Magical Chestie, a będzie to Lumberjack. Okej, nie najgorzej, ma już na drugi level, ewentualnie, gdyby chciał, i nawet jeden w zapasie, więc jak najbardziej spoko. No fajny opening, fajny. Dobra, lecimy z Draft Chestem. Julian też podesłał mi deck, żebym wiedział ewentualnie, jakie karty wybierać. 2900 golda, nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Żadną z tych kart nie gra, ale jako, że ma wyższy level minionków, to wezmę mu minionki, bo czemu by nie, zawsze to będzie lepiej. Do tego Flying Machine czy Barbarian Hat, nie, to chyba nawet nie jest Barbarian Hat, to jest Goblin Hat, więc weźmy mu Flying Machine, bo ma zdecydowanie mniej tych kart. Myślę, że będzie zadowolony. Kolejną kartą będzie, no i niestety, kolejny Draft Chest bez legendy. No wiem, że w tych mniejszych draft chestach, mniejszych, jest mniejsza szansa na legendę, ale tak czy siak miałem sporą nadzieję. Żadną z tych kart również nie gra, ale wezmę mu Wizarda, ponieważ będzie mógł lepiej to wykorzystać, będzie miał więcej kart, żeby ulepszać, jeżeli mu się zachce ulepszać, więc wybierzmy Wizarda. I jakie epiki będą na koniec? Będzie to X-Bow i Guardsy. To i to nie najlepsze, ale widzę, że ulepszał X-Bowa, więc weźmy mu tego X-Bowa. No, draft chest, muszę powiedzieć, średniawka. I teraz pewnie zastanawiacie się, z jakiej skrzynki dostałem tego Mega Knighta, albo z jakiej skrzynki dostanę tego Mega Knighta, no bo powiedziałem wam, że na pewno go dostanę, a jeszcze nie pokazałem wam, w jaki sposób. Pewnie większość z was pomyśli, że otworzę tego Super Magical Chesta i nagrałem wstęp później, więc już wiem, co dostałem. No nie, to by było takie ciekawe, ale tak to nie działa. Ale większość z was pewnie domyśliła się, że Mega Knight pojawił się w moim tutaj sklepiku. I jak to zobaczyłem, to byłem pewien, że to jest rekompensata z tego 12-godzinnego streama. Aha, i koniecznie, kto oglądał 12-godzinnego streama, jak napisze w komentarzu Yamano serduszko. Będę wiedział, poprzypinam wam serduszka, jeżeli nie zapomnę i będę miał wystarczająco dużo czasu, no to postaram się przynajmniej przez pierwszą godzinę to robić, dajcie znać. No i co, jak widzicie, takie dwie karty brakują mi, żeby mieć wszystkie karty w grze. Lumberjacka mogłem ostatnio kupić, ale postanowiłem, że skoro i tak nim nie gram, no to go nie kupię, ale Mega Knighta jak najbardziej kupię. Byłem z tą kartą od samego początku, jeszcze jak wyszła do bety i tam na tych prywatnych serwerach, potem jak wyszła do gry. Niestety trafiłem ją już wiele razy na kontach widzów u siebie, jeszcze nigdy. Więc to jest czas, żeby zdobyć tego Mega Knighta. Klikamy, kupujemy, jest mój, pięknie, bardzo się cieszę. Zostawcie koniecznie za to łapkę w górę. No i jest i on, zobaczcie, piękny Mega Knight. Pewnie niedługo na dniach przetestujemy jakiś deck z Mega Knightem, pobawimy się, zobaczymy. No tak, jeszcze jedna karta do zdobycia. Chciałbym ją zdobyć, tak nie kupując ją ze sklepu, no bo gold jest jednak dość ważny. Mam ostatnio, niedługo będę miał raczej dość spore openingi, więc kto wie, co się stanie. Dobra, więc zróbmy to, wbijmy tego Hogridera na 10 poziom, 50 tysięcy, aż to kosztuje. Nie spodziewałem się, że te karty będą aż tak drogie do ulepszania, ale okej, wbijmy 10 poziom Hogridera, jest już tutaj. No i całkiem sporo życia dodane, damage'a też całkiem sporo. Ogólnie, jestem ciekaw, jak takim deckiem się gra. Pewnie całkiem spoko. Ja nie potrafię naprawdę grać takimi agresywnymi deckami, ale czas w końcu się nauczyć grać czymś innym niż tylko moim deckiem z golemem, znaczy moim deckiem. No dobra, zobaczymy. Na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście zostawcie lajka dla Juliana, komentarz, napiszcie mu serduszko w komentarzu. No i co? Ja dzisiaj już dziękuję ci, Julian, bardzo serdecznie za opening. Myślę, że wam się to podobało. Jeśli chcecie więcej openingów, to oczywiście zostawcie więcej łapek, wtedy więcej osób będzie się zgłaszać do mnie z fajnymi openingami. Dzięki, Julian, raz jeszcze. No i co? Mam nadzieję, że Mega Knight i
pozostały odcinek, zwłaszcza o Penny u Juliana, wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę. Będę ci też, że na fanpage'u będę w przyszłości niedalekiej rozdawał kilka razy w miesiącu, może raz, może dwa, może trzy, zobaczymy, karty Google Play, za które będziecie mogli sobie kupić na przykład gemsy, więc jak najbardziej powinniście być z tego zadowoleni. Zapraszam koniecznie na mojego fanpage'a na Facebooku, link macie w opisie. Tam też link do G2, gdzie z kodem mano 3% zwrotu na wszystkie twoje gierki, oczywiście w opisie link. Tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama, ale już o tym mówiłem. Zapraszam gorąco. Na dzisiaj też wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.